Cześć, z tej strony Mateusz, witam was w kolejnym odcinku serii Gadżety dla domu i w dniu dzisiejszym na warsztat biorę ten najnowszy odkurzacz od znanej firmy Dreamy. Jest to model D9 Max, czyli tak naprawdę następca dość popularnego modelu D9, który naprawdę dosyć dobrze się sprzedawał, z tego co wiem. Jest tutaj kilka usprawnień względem poprzedniej wersji, a do tego mamy niezbyt wygórowaną cenę, w związku z tym wiele osób może się zacząć zastanawiać, czy warto na przykład sobie kupić taki odkurzacz na sam początek w 2021 roku. Zacznijmy może sobie od początku, czyli od tego, co dostajemy w zestawie z samym tym odkurzaczem. Raczej tych rzeczy jest niewiele, ze względu na to, że mamy tutaj standardową stację ładującą, niestety bez automatycznego śmietnika, ale ciężko by było się tego spodziewać w tej cenie, bo tak jak wam mówiłem, ten odkurzacz należy do tej niskiej, no można powiedzieć średniej półki cenowej. Kosztuje około $350, w związku z tym w Polsce to będzie gdzieś 1300-1400 zł. Niemniej od razu wam powiem, że same parametry tego odkurzacza już robią robotę i zaraz sobie je szczegółowo omówimy. Jeśli chodzi o samą konstrukcję tego urządzenia, ona jest też dosyć klasyczna. Jak widzicie, niemal cały robot jest pokryty czarnym, połyskującym kolorem. Wygląda to dość elegancko, to trzeba podkreślić. Natomiast z drugiej strony bardzo łatwo on sam zbiera zabrudzenia, w związku z tym od czasu do czasu również go trzeba wytrzeć. Na samej górze również znalazły się dwa przyciski do odpalenia samego robota oraz do powrotu do stacji w momencie, w którym chcemy go tam wysłać. No i całość dopełnia wystająca wieża wraz ze skanerem LiDAR, ze skanerem, który ma nam pomagać wykrywać różne obiekty, aby ten robot przypadkowo w taki głupi sposób, można powiedzieć, nie wjeżdżał i wszystko przestawiał, na przykład jakieś wazony, zabawki i tak dalej. Ale w momencie, w którym podniesiemy sobie pokrywkę, tutaj znajdziemy pojemnik na wodę i on ma aż 570 ml. To jest całkiem sporo w porównaniu do konkurencji, to trzeba podkreślić. Od razu koło tego pojemnika jest wbudowany filtr HEPA, wbudowany na tyle, że można go jeszcze wyjąć, w związku z tym, jeśli wam się zabrudzi, będą jakieś zanieczyszczenia, to sami możecie to wszystko przeczyścić. Jeśli z kolei chodzi o to, co znajdziemy pod samym robotem, to tutaj jest dosyć klasyczny układ, ze względu na to, że mamy zwykłą tą turbo szczotkę w kształcie litery V. Z drugiej strony mamy jedną tylko tą szczotkę zamiatającą i tutaj akurat wam powiem, że szkoda, że nie ma tej drugiej po drugiej stronie, ze względu na to, że ta jedna sobie jakoś tam radzi z wyciąganiem jakichś śmieci, paprochów, trudniej dostępnych miejsc, czy z jakichś szczelin, ale z doświadczenia też wiem, a raczej z testów innych odkurzaczy, że generalnie mając dwie takie szczotki obok siebie, to o wiele lepiej działa, ta efektywność samego sprzątania jest większa, chociaż też od razu tutaj podkreślę, że to nie jest tak, że ten odkurzacz źle sprząta, nie, nic z tych rzeczy, po prostu tak jak wam mówię, jest trochę mniejsza efektywność, bo jednak co dwie zmiotki to nie jedna. No i oprócz tego na samym w przodzie tego odkurzacza mamy dwa sensory antyspadowe, dzięki czemu z łatwością wykrywa na przykład jakieś spady, jakieś jakby takie przepaście, czy też po prostu mówiąc krótko schodki, z których mógłby spaść i się zepsuć. To akurat sprawdziłem, jak widzicie całkiem nieźle to działa, do tego stopnia, że jak sobie położycie taki odkurzacz na jednym ze stopni, to on się praktycznie nie ruszy, bo będzie bał się tak naprawdę przejechać chociażby kawałek ze względu na to, że zaraz jego koło może znaleźć się poza schodkiem, no i będzie klops, także to akurat bardzo dobrze działa tutaj. Samym robotem oczywiście możecie też sterować za pomocą aplikacji Xiaomi. W związku z tym jest tutaj wszystko kompatybilne z tymi innymi urządzeniami, nie musicie instalować w zasadzie żadnego dodatkowego programu. W zasadzie sterowanie czy konfigurowanie tego odkurzacza za pomocą tej aplikacji jest dosyć standardowe, w sensie mamy tutaj wszystkie standardowe opcje, które są w innych tego typu odkurzaczach. Mamy możliwość zwiększania czy zmniejszania też mocy, ograniczania sprzątania w poszczególnych pomieszczeniach, tworzenia tak zwanych po prostu martwych stref i ustawiania kilku innych rzeczy, które można powiedzieć, że są przeciętne jak dla tego typu sprzętów. Warto jednak tutaj nadmienić, że w samej aplikacji możemy zapisać trzy mapy różnych na przykład pięter, w związku z tym w momencie, w którym sobie przeniesiecie z parteru na przykład na pierwsze piętro tego robota, on tak naprawdę nie będzie musiał od nowa wgrywać całej trasy i sobie ją później optymalizować, tylko na bazie tego, co faktycznie ma już zapisane w pamięci, będzie mógł jeździć, także to po prostu wszystko pomoże nam w lepszym sprzątaniu naszego domu. No i w sumie to tyle z takiego wprowadzenia czy około konstrukcyjnych rzeczy dotyczących tego odkurzacza. Najważniejsza rzecz, która pewnie najbardziej was interesuje, to skuteczność odkurzania, no i tutaj generalnie jest całkiem nieźle. Potwierdzenie tych słów możemy od razu przywołać dużą siłę ssania, dochodzącą do 4000 paskali. Generalnie jak sobie porównacie ten odkurzacz z podobnymi cenowo odkurzaczami, to on naprawdę robi wrażenie, bo rzadko się zdarza, żeby za te $350 powiedzmy był odkurzacz o takich parametrach. Chciałem to również porównać do popularnej Roomby, modelu na przykład i3. On jest generalnie w podobnych widełkach cenowych, natomiast tam firma iRobot nie chwali się mocą ssania, tylko porównuje, ile razy jest lepszy od swojego poprzednika, więc bardzo ciężko to zweryfikować. Chociaż wydaje mi się, tak bazując na moim doświadczeniu, że przy takim bezpośrednim starciu jednak ten Dreamy D9 Max pokonałby ją po prostu, przynajmniej jeśli chodzi właśnie o tą moc ssania, a ona jednak definiuje to, jak skuteczny będzie po prostu później ten robot. Generalnie na tym najniższym trybie, na którym ja w zasadzie bardzo rzadko odkurzam, jesteście w stanie po prostu przetrzeć kurze, pozbierać jakieś małe pyłki i tak dalej. On raczej bardziej służy do pomocy w mopowaniu, aniżeli do faktycznego sprzątania odkurzania. Natomiast odkurzanie na tym średnim trybie, na tym normalnym w zasadzie, jest jak najbardziej skuteczne, bo on spokojnie wciągnie różne paprochy, włosy, jakieś rozsypane chrupki od zwierząt, jakieś takie po prostu
pozostałości, które one zostawiają, a jak wiecie, ja mam sporo tych zwierząt, więc oprócz rozwalonego jakiegoś jedzenia, on musi sobie również poradzić z ich sierścią i radzi sobie naprawdę z tym nieźle. No i jak widzicie, na parkiecie, na jakichś panelach, płytkach, on sobie naprawdę nieźle radzi. Dojeżdża do jakichś trudniej dostępnych miejsc, jakichś szczelin, no to ta szczotka, można powiedzieć, trochę pomaga, natomiast generalnie, tak jak wspominałem wcześniej, najlepiej by było, jakby jednak ona była z dwóch stron, wtedy jakby to zamiatanie byłoby jeszcze skuteczniejsze. No i wspomniałem również na samym początku, że sam ten odkurzacz ma skaner LiDAR, który wykrywa obiekty, aby po prostu głupio w nie nie wjeżdżać, ewentualnie czegoś nie zepsuć, jak na przykład popchnie wazon i tak dalej. I to akurat działa, można powiedzieć, chociaż czasami jednak i tak w coś uderzy. Natomiast rzecz, której mi tutaj brakuje, albo można powiedzieć, którą bym chciał, ale w tym budżecie raczej jest ciężko do osiągnięcia, to detektor 3D. Chodzi o detektor, który wykrywa jakieś zabawki, jakieś skarpetki pozostawione na podłodze i ich po prostu nie wciąga. Tutaj niestety tego nie ma, w związku z tym, jak macie małe dzieci bądź jakieś zwierzątka, jak nie posprzątacie tego ówcześnie przed sprzątaniem, no to generalnie to się pewnie znajdzie w tej turbo szczotce, bo tak jak wam mówiłem, przy tej dużej mocy ona tak naprawdę chce połknąć wszystko, co natrafi na swojej drodze. Także tutaj, mówiąc szczerze, najlepiej by było, jakby był jednak ten detektor 3D, ale w tych widełkach cenowych nie wiem, czy na rynku znajdzie się chociaż jedna propozycja, która będzie miała faktycznie zainstalowany taki porządny detektor. Raczej w tych pieniądzach będzie to trudne do osiągnięcia. Natomiast tak jak wam mówię, na płytkach czy na jakichś parkietach będziecie naprawdę bardzo zadowoleni z efektywności, ze skuteczności tego sprzątania. W przypadku dywanów ten odkurzacz powinien wykrywać dywan i wjeżdżać na niego z maksymalną mocą w tym turbotrybie. I tak się faktycznie często dzieje, ale nie zawsze. Chciałbym wam powiedzieć, że on tutaj zawsze idealnie wjeżdża na ten odkurzacz i od razu tutaj włącza tą moc. Natomiast czasami się zdarza tak, że on po prostu się gubi na tym odkurzaczu i traktuje go czasami jako w ogóle przeszkodę i czasami nawet nie chce na niego wjechać. Trzeba go ewentualnie wtedy kopnąć, czy tam po prostu postawić na tym odkurzaczu i on wtedy sobie już zaczyna normalnie jeździć, faktycznie jakby ze zwiększoną mocą. W związku z tym tak naprawdę jedno przejechanie gwarantuje wam to, że większość paprochów powinna się usunąć z tego odkurzacza. Mówię w większości, a nie zawsze, ze względu na to, że w zasadzie przy wszystkich odkurzaczach zdarza się tak, że jak macie jakiś dywan z grubym włosiem, no to generalnie on jakieś paprochy może zostawić i najlepiej jeszcze raz puścić go ponownie po prostu w tym miejscu na tym dywanie, aby już na pewno wszystko dogłębnie posprzątał. Tutaj samo wysokie włosie może nie być o tyle problemem, bo czytałem też na zagranicznych forach, że po prostu te systemy antyspadowe, o których wam mówiłem wcześniej, potrafią wykrywać zwłaszcza jakieś czarne duże obiekty, na przykład czarne, ciemne dywany jako przepaść i wtedy one po prostu na nie nie chcą wjeżdżać, bojąc się, że z nich spadną. W związku z tym, jeśli sami nie włożycie takiego odkurzacza na ten dywan, to może się okazać, że po prostu on sam nie będzie w stanie na nie wjechać. I to faktycznie, jak sobie sprawdziłem, działa, bo jak dałem na jasny inny dywan, to bez problemu sobie na niego wjechał, a włosie było takie same albo nawet dłuższe. Natomiast jak już sobie mówimy o samych trybach, to warto też powiedzieć o głośności, ze względu na to, że przy tym najlżejszym trybie to spokojnie można spać nawet w pomieszczeniu obok i to naprawdę jest bardzo mało wykrywalne. Jeśli już byście chcieli na tym normalnym trybie, no to to będzie generalnie słychać, ale da się też przy tym spokojnie rozmawiać. Natomiast jeśli ten odkurzacz wjedzie na ten maksymalny tryb, on potrafi naprawdę bardzo mocno hałasować, bo to jest aż powyżej 70 dB z tego, co sobie sprawdziłem. W związku z tym przy tym poziomie hałasu, no nie ma już mowy o spaniu, czy też nawet rozmawianiu z kimś innym, kto jest obok. Natomiast w praktyce, no bardzo rzadko generalnie się używa tego maksymalnego trybu, bo to jest bez sensu odkurzać nim zwykłą podłogę czy płytki. Spokojnie na tym wystarcza ten normalny tryb. Tego maksymalnego, tak jak wam mówiłem, używamy na jakichś naprawdę ciężko zabrudzonych powierzchniach, czy też po prostu dywanach. Używanie cały czas tego maksymalnego trybu byłoby też bez sensu dla samej baterii. Tak jak wam mówiłem, co prawda ona jest bardzo tutaj pojemna, 5200 mAh robi wrażenie, bo jesteście w stanie pracować gdzieś ponad 2 godziny na tym odkurzaczu, gdzieś 2 godziny 10 mi się średnio udawało. Natomiast to się też przekłada w praktyce na to, że większe mieszkanie albo po prostu normalny domek, około 150 metrów, jesteście w stanie spokojnie przejechać na jednym naładowaniu, nawet do 200 metrów też się możecie zbliżyć, bo ja osobiście mieszkam w takim domu i on był w stanie też większość tego domu na jednym naładowaniu przejechać. To oczywiście zależy od tego, czy będzie miał dużo przeszkód na swojej drodze, jak ta trasa będzie wyznaczona optymalnie i tak dalej, ale powiedzmy, jeśli byście mu usunęli wszystkie przeszkody, krzesło, czy jakieś pomniejsze obiekty, które musiałby wymijać i tracić na to czas, no to myślę, że jesteście w stanie na jednym takim naładowaniu oblecieć nawet duże mieszkanie. Co do samego mopowania, bo poza odkurzaniem ten Dreamy D9 Max umożliwia również właśnie czyszczenie podłóg na mokro, tak to można określić. Oczywiście nie jest to taka turbo szczotka, która faktycznie będzie wam myła tą podłogę, to jest raczej przetarcie kurzu i tak to traktujcie. Coś tam można powiedzieć umyje, ale raczej bez szału, w sensie musiałby być fizyczny nacisk na tą szczotkę, a tego w tym modelu nie ma. W zasadzie nie ma szans, żeby mieć jakby taką elektroniczną
elektroniczną myjkę w tym budżecie cenowym, ale można powiedzieć, że całkiem przyzwoicie i tak to wygląda, chociaż warto zaznaczyć, że sam pojemnik na wodę jest dosyć pojemny, bo ma aż 270 ml. Standardowo, z tego co pamiętam, w takich konstrukcjach jest około 150, maksymalnie do 200, także tutaj jest dużo większy ten pojemnik na wodę, niemniej i tak to nie oznacza, że jesteście w stanie na jednym naładowaniu przelecić całe mieszkanie i je umyć. To jest raczej ciężkie do zrobienia, no bo tak jak wam mówiłem, tutaj jest potężna ta bateria, w związku z tym gdzieś w połowie, no może trochę ponad połowie trasy, będziecie musieli po prostu podejść do tego odkurzacza i ewentualnie mu dolać tej wody, chyba że w aplikacji zaznaczycie, że ma być mniejszy pobór tej wody z tego pojemnika, wtedy jest jakaś szansa, że dojedziecie na jednym jakby przelocie do ładowania. Także podsumowując, generalnie konstrukcja tego odkurzacza jest dosyć przemyślana, ze względu na to, że mamy tutaj duży pojemnik na kurz, duży pojemnik na wodę, z drugiej strony mamy skaner LiDAR oraz inne systemy wykrywające obiekty, planujące w jeszcze bardziej optymalny sposób przejazd trasy, natomiast brakuje mi na przykład detektora 3D, który powodowałby wykrywanie jakichś zabawek na podłodze, chociaż tak jak wam mówiłem, wątpię, żeby w tym budżecie cenowym takie urządzenie już miało wbudowany ten komponent. Z drugiej strony jest jeszcze tylko ta jedna zmiotka, fajnie jednak by było, gdyby ta druga zmiotka była po tej drugiej stronie, wtedy to sprzątanie byłoby na jeszcze wyższym poziomie, chociaż i tak ten poziom, który wam pokazywałem, o którym mówiłem, jest naprawdę niezły. Reasumując, wydaje mi się, że ten odkurzacz jest naprawdę jedną z ciekawszych propozycji, bo parametry ma naprawdę konkretne, wręcz bym powiedział bardzo dobre w porównaniu do konkurencyjnych ofert. Czy jest lepszy od iRobota? To ciężko sprawdzić ze względu na to, że ja nie miałem możliwości przetestowania na przykład modelu i3, który byłby takim odpowiednikiem. Natomiast porównując sobie tę specyfikację, która była dostępna, no ciężko powiedzieć, żeby iRobot to wygrał i wydaje mi się, że w tym budżecie cenowym, jeśli nie oczekujecie stacji do ładowania zewnętrznej oraz nie potrzebujecie albo po prostu sobie poradzicie bez tego detektora 3D wykrywania obiektów, to myślę, że ten odkurzacz będzie naprawdę bardzo dobrą taką podstawową propozycją dla osób, które na przykład chcą wejść w ogóle w ten system robotów odkurzaczy. Jeśli bylibyście zainteresowani zakupem, to linka do akcji promocyjnej, w której możecie nabyć, z tego co wiem, teraz taniej ten odkurzacz macie na dole, także tam wpadajcie, a ode mnie to już na tyle. Do zobaczenia, cześć!